Co Spino, wiesz co, naprawdę, to przechodzi ludzkie pojęcie. Erwinku, bo byłeś pierwszy, ale Spino oferuje loda i co robimy? Ja mówię, aha. Nie wiem, jakiś laga mózgu, człowieku, nie wiem, lewo. No i ty PewDiePie'a widzowie można zrozumieć, tak? Wbił 100 milionów subów na YouTubie, to wtedy ma dziecko, tak? Ja też bym tak właśnie myślał, żeby tak zrobić, nie? Najpierw 100 milionów subów na YouTubie, emeryturka, no i wtedy można mieć, tak? No to jak masz 100 milionów subów, to to jest dobry moment, tak? Więc myślę, że mniej więcej też tą drogą trzeba by pójść. Jak wbije 100 milionów subów, to wtedy tak, no spoko. Wtedy to jak najbardziej, tak? Proszę bardzo. What? Nie wszyscy biedni. Wszyscy biedni oprócz tego tyrana Evrona. Duży tyran, demon pierdolony internetowy. A reszta biedna. Reszta biedna. Tylko on, ten taki, ten demon największy. Nienawidzę go, ale reszta. Jezu, sadgę. I muszą z nim grać. I oni cierpią na graniu z nim, ale grają, bo muszą. No jest, tak jest, niestety. Jest taka zasada, że trzeba po prostu. Oni nie chcą. Zabij mu kopa. Dostał. Jeszcze raz, jeszcze raz! Tak! Też. Dobra? Ręce w górze, k***a! Ręce w górze! Ręce w górze, ręce w górze! No nie, k***a. No to teraz mamy przejazd. No teraz to chyba kot czarny, k***a, pojazd. Dobra, mój błąd, przepraszam. No i faktycznie za***a mu tego kopa i motocyklista spadł z motocykla. I ja wysiadłem z sełu, żeby go poddać taserem, a on podniósł ręce, po czym wsiadł do mojego sełu i odjechał. I ja już mówię na radiu tak, odjechałem gówno, ja p***ę, przepraszam, nie zamknąłem radiowozu. I odjechał sełu, bo nie zamknąłem radiowozu, więc chciałem sobie zrobić self-reporta, że nie zamknąłem radiowozu. Przepraszam. Dobra. Do wyjebania. Przez ciebie na pewno do wyjebania, Spino. Idź. No jedź, idź! Zobaczymy, co będzie robione na backstage'u przeszkawy, ty. Nic? Co ty w ogóle do mnie mówisz? Ja nawet nie wiem, o kogo chodzi. Aktualnie zajęta, ale... Funkcjonariusz umrze zaraz z głodu na służbie! Kod zero! A jak już jesteśmy przy tym UPC. Dwa razy większą cenę mi dali. Po 12 miesiącach równo od podpisania umowy. Wszystko kurwa. Zniknęły mi wszystkie rabaty, to wszystko zaczęło się jebać. Po 5 razy dziennie wypierdalać. A śmieć ten techniczny przychodzi i mówi. Ja czekam, ja czekam, aż mnie zbieram rzeczy, bo nagle słyszę Davidka. Evron, słyszałeś, że Jasiu będzie miał trzecie dziecko? No on na pewno nie mógłby być ambasadorem Durexa. O kurwa! What? Również jest, zapraszam. Carbonara, zostaw plan. Proszę usiąść. No kurwa, nie będę mówił, jak się uspokoi. Dzisiaj finał dróg. Nie wiem, witam. Spino, daj mu dupy, bo już jakby widać, że go nosi. Spino, idź do kibla na szybko i wrócimy. Bo co? Na ćwierka zapraszam na ćwierka. I gdzie? Co to jest? Co to jest na ćwierku? Co to jest? No to jest twój wpis, to jest twój wpis. Co to jest? To jest nie wiem. Co to jest? No ja też się pytam, co to ma być. No ja również jestem w szoku, co się dzieje. I łóżka zdejmij, Karbuś. Nie. Dobra, to nie wchodzisz. Zostaw jego łóżka, no. Nie ma najmniejszego problemu, nie wchodzisz. Ale... po prostu. Nie z króliczkiem. Ej, nawet super. Jeden dla ciebie wziął. To możesz wykicać z kasyna gdzieś. Ej. Dobra, raszuję. Jakiś debil zginął. To chyba D. O kurwa. Zginął. Wiecie czemu? Wydawało mi się, że miałem takie coś, że schodzę po drabinie, nagle mi się ktoś odbił od głowy. Tak, tak, jakby zjechało. Tak, Dia Garson. Ale mówię... Garson. No bo, tak, bo, to jest no bo musisz w cztery, musisz w cztery. W jednym chyba tylko teraz można. O kurwa! Chłopaki! Papa! To no, nie powinno tak działać! Statystyczna... Działa. Fizycznie, to powinniśmy... No ale to... No kur... Czemu to jebło tak instant, kur... Nie się zamykało? Dobra. Zobacz, coś ci pokażę. No. Czekaj, nic nie mów, Heidi, nic nie mów. O, skończyliście? Przepraszam, tak, my już. Napastnicy skończyli, zwijajcie sprzęt. Kto wygrywa?
szczerze, kurwa, FC Sandy Shores, czy... Jakoś dziwnie, nie? Jakoś, kurwa, takie mrowienie. Ja nawet nie czułem presji, bo tak, kurwa, no niedziela. Pisać parmazon. I tak samo, jak został Gregory Montano okrzyknięty takim bajkopizarzem, tak teraz Pino się to udziela. Co ty pierdolisz, chłopie, jak jedyne co zrobiłeś dzisiaj, to przy lasce się kręciłeś, kurwa. Mam w ogóle świetny pomysł. Wasze problemy związkowe, teraz po kasynie. Może po prostu wyruszcie się. I wy nie będziecie razem, bo nie wierzę w miłość. Erwin. It's time. Co? Co jest, kurwa? Nie ma problemu, pewnie ja sobie sam przyjdę. Nie, 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 ja daję jeden call, wystarczy. Siedźcie na licytację. Nie, 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 nie mówiłem, nie mówiłem, nie mówiłem, nie mówiłem. Dałeś kola, że mam przyjechać. Do tego świecia jednego zgrzybiałego mówię, kurwa, nigdy nie słuchającego poleceń, ale pierwszy mówiący o 19.30, co dziś robimy? Gówno, kurwa, karbo, słuchajcie poleceń. Rebo! Nie wierzaj tam z nimi, ogarniemy się. Too late. Powiedział, nie wierzał, czy wie... I teraz będzie salwa. Kurwa, szypał. Thanks. Dzień dobry. Witamy, jestem z Karbo, ci się znowu przyciąga dachy. ...miesiące choroby psychicznej na tym stronie, ale przynajmniej z primarii. I co, kurwa, zatrzymywać Erwina na klisika, kurwa, na licytacji? Nie mogę tego dojowo załatwić, no mogę, nie? Na ogarniesz Hogwart? A, czekaj, właśnie nie wiem, czy ogarnę Hogwart, a ogarniemy przeniesienie Zetesa do nowego warsztatu? Jak ogarniesz Hogwart, to ogarniemy. Czy ty właśnie przyjmujesz łapówkę w postaci 200 zł za to, żebym przeniósł sobie biznes? 240. Pierna szmata, robimy ściepę, ściepa w Zetesie. Ile? Na Hogwart. Czy ty widzisz tą drogę? Nie mogę. Widz, dziękuję bardzo za 50. Insane. Co robiła Helka policyjna, bo ja nie rozumiem. Śpiewała kapitana. A co ma śpiew do patrzenia? No to 5 minut miała no lądować i śpiewać kapitana na radio. Śpiewać kapitana. O nie. I no oni na kasynie się zgadzają na coś takiego? Byliśmy mili. Byliśmy mili. Mili napadacze na kasyno. Dobra, bo ja słucham Ravenclaw. Zobacz Ravenclaw. No widziałem, stary jak pałac! Zobacz! Tylko ci z Ravenclaw już tego nie odzobaczą, oni mają na szatach z tyłu logopisu. Dzięki! To co, jednak Slytherin, tak? To jest stary jak z tą marką tych w Tirkach, jak się nazywa ta? A tak, a nie, ma... Skania. To nie Skania? Skania ma takiego? Tak, tak, tego co... To przeglądam jak tak zrujnowany już mam. Jak tam jest jakiś pisto. Czekaj. Jak coś karbo, to GTS-em na lądowisko, to naprzeciwko triady. Okay. Mówiłem już mu to. No, wiesz. Ja bym był za tym, żeby David przestał lizać dupę, bo się kurwa jak podstawówce z takim lidusem jebałem. Ale co ty pierdolisz teraz? David, bo ty musisz w twoim języku, kurwa, zapajdanym gównem od lizania dupu, spokój się. Jezu! No to nie, to jedyne co ci powiedziałem na razie, to żeby się wycinać. O, przypominam wszystkim, zabierzcie ze sobą klamki. A zżygam się zaraz. Nie umiem mi to klamka. Cię, David. Chciałeś. Bądź trochę skurry, a nie... No nie no, ale bo jestem sprawdzić, stary. No powiedziałem jedynie, żeście wyszli, no bo powiedział to dwa razy i my czekamy z 30 tego, nikt nie wychodzi, po czym jest klamping na radio, ekipie, że możemy mówić. Ekipie, Rebo, polis. O! Ale gówno.